bez lampy pociągnie. Dobre są śródziejski na teraz. Zaczynamy wędrówkę na Przełęcz Kocierską. Cały czas idziemy drogą w stronę Przełęczy Kocierskiej. Doszliśmy do ulicy Widokowej, którędy ostatnio schodziliśmy. Po drodze mijamy stado kóz. Wyglądają jak kozice alpejskie. Doszliśmy do zakrętu w stronę karczmy. Idziemy teraz w stronę hotelu. Dochodzimy do hotelu na Przełęczy Kocierskiej. Tu na tle tego. Sala w zajeździe zupełnie pusta. Wujek przy kominku w restauracji. Jesteśmy na granicy województwa. Kończy się śląskie, zaczyna małopolskie. Granica województwa znajduje się na Przełęczy Kocierskiej. Teraz pójdziemy w stronę Potrójnej. Na Potrójną godzina 10. Do naszej grupy dołączyła się nowa turystka. Jesteśmy na wzgórzu, które nazywa się Roczenka. Która jest z rzędu Kiczora w Beskidach. 740. Jesteśmy na Przełęczy Skaliste. To jest. To pani powinna wiedzieć. To Januszek już stracił siły. Chodź Januszek, chodź. Teraz my pofilmujemy pana. A ja jestem niefotogeniczny. A spróbujemy. Ja jakoś jak chodzę, to prawie nigdy się nie filmuję. Po ostatnich deszczach droga jest bardzo błotnista. To już Potrójna. Od Przełęczy Kocierskiej uszliśmy już godzinę. A do Łamanej Skały też mamy godzinę. Panorama z Potrójnej. Opłotki na Potrójnej. Z Potrójnej dobrze widać Babią Górę. Ała, złamałem się. Teraz tą drogą pójdziemy w stronę Łamanej Skały. A oto i Łamana Skała. Tatuś, chodź na obiad. Schodzimy w dół, a potem będziemy się wspinać na Łamaną Skałę. Widok spod Potrójnej.
pod potrójną stoi bardzo pokrzywiona brzoza, nie wiadomo czy od śniegu, czy od wiatru. Na rozwidleniu dróg znajduje się jakiś grób. Niestety tabliczka jest nieczytelna. Widok z czerwonego szlaku spod Madohory. No to tam tak badowiska droga tutaj, nie? Wyciąg w okolicach łamanej skały. To poczekaj. No dobra, to nie jest ładnie. No nie, wcale. No dotknij sobie. Dziwaczny Bóg. Zbocze łamanej skały. Widać, że są tu rzeczywiście skały. Opalam się na łamanej skale. Zaraz poleci bomba w dół. Będzie tu, a drugie tu. Dobra, tu a? Janusz jak zwykle uwiecznia na fotografii wydarzenia z naszej podróży. Nogi opuść. Dobra. Nie schodzimy. Mijamy malownicze skały. Cały czas idziemy lasem. Czerwonym szlakiem doszliśmy do rezerwatu przyrody Madohora. Kolejne skały w rezerwacie Madohora. Struktura skały. Skała jest dosyć gruboziarnista. Na granicy rezerwatu tablice poniszczone. Można stąd dojść do prywatnego schroniska opaczne. Odpoczynek połączony z posiłkiem. Stąd będziemy szli niebieskim szlakiem w stronę Uciska. To ten szlak, którym będziemy szli w stronę Uciska. Zmieniliśmy decyzję i idziemy dalej czerwonym szlakiem w stronę Leskowca. Skały pod Madohorą od strony Leskowca. Znalazłem łamaną skałę i powiedziałem, że ona tu jest. Mijamy kolejne skały przy trasie. A teraz idziemy na lewo. My na lewo się w tym miejscu odbija zielony szlak, to Targoszowa i Krzeszowa. Idziemy dalej czerwonym szlakiem. Musimy dojść do potrójnego wieku. Kolejne skały za Madohorą. Doszliśmy do kolejnego punktu orientacyjnego na Beskidzie. Jest już trochę zniszczony. Droga w stronę Leskowca. A po lewej stronie potrójna. Na wysokości ponad 800 metrów drzewa owocowe jeszcze kwitną. Po szlaku idzie sobie bardzo piękny wij. Przed nim idzie pan Janusz Staszkiewicz. Ale się nie wije. I patrzę i ledwie idzie. A za nim idzie Januszek daleko.
i czerwony szlak. Poskręcane i połamane brzozy pod szczytem. Krzyż na Leskowcu. Babia Góra. Dochodzi Janusz. Polana ze schroniskiem na Leskowcu. Z polany można zejść do rzyk. Widok z polany. Dochodzimy do schroniska. Schronisko na Leskowcu. Węzeł szlaków. Kapliczka przy schronisku. Schronisku na Leskowcu. A ty, Januszek, co chcesz? Zobacz. Jeszcze. Januszek wreszcie odpoczywa. Janusz zamawia piwko przy bufecie. A ja umieram, a nie odpoczywam. Jesteśmy na żółtym szlaku. Zmierzamy teraz w stronę Kukowa. Drzewo w ciąży. Widok z żółtego szlaku. Przysiółek pod Leskowcem. I rozległa panorama nad domami. Troszkę błądzimy, ale znów wracamy na szlak. Piękne widoki ze szlaku. Panorama spod Leskowca z widokiem na Babią. Schodzimy w stronę Krzeszowa. Po to się złamie, Januszek. Kapliczka pod Leskowcem. A obok zabudowania. Dochodzimy do szosy. Janusz dochodzi do szosy. Ostatni odcinek trasy pokonujemy szosą. Nasza ekipa znacznie się rozciągnęła. A wokół piękny widok. Słońce chyli się ku zachodowi. Dochodzimy do drogi Sucha Żywiec. Kończymy na stacji w Stryszawie.